Shenandoah. Z numerem 22 Onyewu. Z trójką Bocanegra i z piątką Piercy. W drugiej linii od prawej strony z ósemką Dempsey. Z trzynastką Clerk. Z czwórką Bradley. Z dziesiątką Donovan. I wysunięci z przodu Ching z jedenastką i z dziewiątką Johnson. Bob Bradley prowadzi reprezentację Stanów Zjednoczonych. Oto właśnie ustawienie Amerykanów w dzisiejszym spotkaniu z Polakami. Gracze rezerwowi. Nie ma Freda Adu, który strzelał bramki w spotkaniu z Kanadą w reprezentacji młodzieżowej olimpijskiej prowadzonej przez asystenta trenera Amerykanów Boba Bradleya, Piotra Nowaka, który zakwalifikował się z zespołem amerykańskim na igrzyska w Pekinie. Polacy. W bramce Artur Boruc z numerem 1 od prawej strony w obronie, z 13 Wasilewski, dalej z 16 Radomski, 6 Bąk z 3 Bronowicki. W drugiej linii z 21 numerem Piszczek, z 5 Dudka, z 18 Lewandowski, z 8 Krzynówek, przed nimi z 9 Żurawski i z przodu dzisiaj w swoim trzecim występie w biało-czerwonych barwach, ale w pierwszym od pierwszych minut, no znający doskonale to boisko, reprezentant krakowskiej Wisły Paweł Broże. Jewu. Chcąc wykorzystać swój wzrost. Z przodu pozostał tylko Paweł Brożek. No i mamy bramkę dla zespołu amerykańskiego. Sporo zamieszania. Uszczęśliwiony, odbierający gratulacje Bocanegra. Strzelcem bramki. Ku naszemu zaskoczeniu, popatrzmy ponownie, jest Bocanegra. Dobrze przedziera się tutaj Clerk. Piercy. Z daleka, no ale to nie zaskoczy Artura Boruca. Jeszcze raz ten strzał. Wasilewski, Piszczek, Żurawski, Lewandowski. No dobre teraz rozciągnięcie, nie ma spalonego. Krzynówek ładnie opanował, ładne przejście. Krzynówka pole karne, jeszcze jeden zwód. Krzynówek z pola karnego uderza ładnie, ale Tim Howard ładnie. No to wszystko po pierwszej wreszcie akcji, kiedy została przerzucona piłka ponad tą strefą środkową, którą niesłychanie zagęszczają Amerykanie. Drugi strzał, tym razem już światło bramki Jacka Krzynówka. Ładna, indywidualna akcja, taka w jego stylu. Radomski. To jest właśnie taka jedna z piłek, których chcielibyśmy, by było w tym spotkaniu więcej. Piszczek. Dudka z daleka. Ach, Tim Howard z największym trudem. No po raz drugi ratuje swój zespół. Już wznowiliśmy z rzutu rożnego. Odbija Bradley. Pomocnik. Te skrzydła, które no dość równoważyły w grze się nawzajem, dziś nie współpracują. I druga bramka dla Amerykanów. Tym razem Onyewu. 35 minuta. Dwaj środkowi obrońcy amerykańscy strzelcami bramek. Troszkę podobna strata tej bramki do tej z 12 minuty, też ze stałego fragmentu gry. Dośrodkowywał Donovan. Nie upilnowaliśmy wchodzącego Onyewu. Ching i Bąk, Boruc. No błąd teraz Wasilewskiego, Johnson. Brawo Boruc. To nie było pewne wybicie. Sami byśmy sobie sprokurowali bramę. Kolejny rzut rożny dla Amerykanów. To jest to niefortunne wybicie. Najpierw Boruca, potem Wasilewskiego wprost pod nogi Johnsona. I Łukasz Garguła.
przydałoby się w amerykańskim stylu. Był tam Ewi Smolarek, Łobodziński, Matusiak. Piersi spokojnie sobie z nim poradził. Johnson. Rusza Donovan. Będzie okazja dla Amerykanów na 3-0. Donovan, Artur Boruc, no mamy szczęście. To jest to wyjście z kontrą po stracie piłki. Ale proszę zwrócić uwagę na szybkość, na przygotowanie to fizyczne, na które zwracałem uwagę ekipy amerykańskiej. Pewnie sobie Państwo przypominacie, kiedy troszkę dziwili się wszyscy, że Jürgen Klinsmann, który rozpoczął pracę z reprezentacją Niemiec, zastosował metody przygotowania fizycznego wzięte żywcem z NBA, z NHL. Korzysta Radomski. Ładne teraz przepuszczenie przez Matusiaka. Będzie okazja, przejście z wodem Matusiak. Szukał Delisa do oddania strzału. No była to wreszcie akcja taka w jego stylu. I gdyby nie Tim Howard, pewnie ucieszylibyśmy się bardzo. Błąd Oneviego, ale bardzo dobrze tutaj Matusiak i wybicie piłki przez Howard. To on strzelił nam gola w ostatnim meczu, jaki rozgrywaliśmy w Kaiserslautern. Luis i 3-0. Kolejny wykorzystany stały fragment w 73 minucie. Zaskoczony Artur Boruc, świetnie wykonany strzał przed odbierającego gratulacje od swoich partnerów Luis. Nie wyskoczył mur, spóźnił się z interwencją Artur Boruc i tracimy trzecią bramkę zespołem Stanów Zjednoczonych. Luis w pole karne, Johnson, no wyskoczył tam jak spod ziemi Demerit. Kolejny raz daliśmy się zaskoczyć tutaj w kryciu w bloku defensywnym. Spójrzmy. Tak pozostawiony bez opieki. No i dzięki temu Amerykanie strzelali.